przyjaciel potrzebny od zaraz. Będę bardzo się starał. Cena nie gra roli. Miejsce – moje serce. Czas – nieograniczony. Potrzebny natychmiast. Tylko tobie powiem, co mi w duszy gra. Będziesz strażnikiem mych tajemnic. Nie wymagam dużo, bylebyś był. Wygląd nieważny zupełnie, wiek bez znaczenia. Oferuję siebie. Przyjaciel potrzebny od zaraz. Będę bardzo się starał. Podlewał, doglądał, chronił od zimna mego złego humoru. Chyba da się dbać o ciebie jak o kwiat. Obiecuję. Przy mnie nie zwiędniesz. Było ich pięcioro. Najpierw poznałam pasję. Średniej urody dziewczyna, ale to ona ich wszystkich ze sobą zapoznała. Potem przyszła radość. Razem z pasją tworzyły cudną parę. Rozumiały się bez słów, samym uśmiechem. Uśmiech? To dopiero fajny chłopak. Musisz go poznać, mówię ci. Nigdy smutny, zawsze pomocny i humor umie poprawić. Dobry na męża. Czy mi się podoba? Tak, ale bardziej ten drugi. Wspólny cel. On to był przystojny. I miał to coś, co przyciągało i nie pozwalało odejść. Więc szli za nim dalej. Jak wszyscy, mijali się w życiu z wieloma ludźmi. Ze zwątpieniem, zawiścią, trudnością, porażką i innymi, którzy zazdrościli jeszcze bardziej. Aż w końcu poznali nieszczęście. Tak, tak, ten cham. I nadal z tą mimozą biedą. Jak to się mówi, nieszczęścia chodzą parami, ale na szczęście wtedy dołączyła do nich przyjaźń. Powiedziała nieszczęściu, co o nim myśli, a biedzie, żeby się odczepiła. Świetna dziewczyna. Miałam okazję poznać osobiście. Jeśli nakarmisz mnie bliskością dłoni, zapachem nadgarstków świdrujących nozdrza głodnego łowcy, pozwolisz zapleść nasze myśli w warkocz, obliczę energię kinetyczną oddechu, gdy przebiegasz me wspomnienia aż po mostek. Obliczę kąty padania wszystkich promieni jutrzejszego słońca, jeśli pozwolisz mi świecić tak jak ono.